3-0. Polski Cukier Toruń pokonał Energię Czarnych Słupsk. A dzisiaj 2-2 zrobiło nam się w serii. Z Telmetu Zielona Góra z BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski. Widzimy te obrazki. A my możemy już posłuchać pierwszej rozmowy. Tomasz Jankowski, Szymon Szewczyk. Co nic nie powiedziałem. Witam serdecznie. Szymon Szewczyk razem ze mną. Szymon, to jest niesamowita sytuacja. Ja pamiętam, jak po drugim spotkaniu w Zielonej Górze, wyjeżdżając po sali, powiedziałeś: spokojnie, to jest tylko 2-0, my u siebie wygramy. Niesamowita chęć, motywacja z waszej strony. Opowiedz to ze swojej perspektywy. Co się działo dzisiaj na parkiecie? Wiesz co, dzisiaj naprawdę kibice, którzy się zgromadzili w naszej hali, dają nam ogromną energię. Ta hala ma w sobie tą moc, mimo że to jest gimnazjum, gdzieś jakaś mała salka. Ci kibice, którzy tutaj przychodzą, naprawdę robią takie wielkie show, że Stelmet nawet nie wie, co się dzieje. Nie oszukujmy się, jest różnica pomiędzy może CRS-em a naszą halą, ale nasi kibice pokazują to, że są cały czas za swoją drużyną, zresztą tak samo jak Stelmet. Ale dzisiaj, mimo że graliśmy falami, pamiętam, wchodziłem z boiska, było plus 12. Od tego momentu nie zdobyliśmy chyba żadnego punktu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc całe szczęście mieliśmy zaliczkę 12, dobyliśmy ją do końca. Jest 2-2. Teraz wszystko w rękach Boga, naszych. Zobaczymy, co będzie w poniedziałek. No właśnie, ja też miałem wrażenie, że przez dłuższy moment, przez ponad 6 minut nie zdobyliście punktu. Ani Johnson, ani ty, ani Carter, ani King. Czym to było spowodowane? To były te nerwy, które dzisiaj tak naprawdę decydowały? Wiesz co, obydwie drużyny są zmęczone, tak mi się wydaje. Gdzieś jest czasami nerwowość, gdzieś, że tak powiem, wiesz, jak człowiek jest zmęczony, zresztą sam grałeś, głowa już nie do końca tak dobrze pracuje, kiedy te nogi odmawiają posłuszeństwa. Ale najważniejsza była dzisiaj, wydaje mi się, obrona. 58-57 dla tak dwóch drużyn, które w pierwszym meczu zdobyły 94-88. To jest naprawdę bardzo słaby wynik, więc wydaje mi się, że ta seria już się dała we znaki i nam, i Stelmetowi. Jedziemy w poniedziałek. Ostatni mecz. Będzie walka. No właśnie, w poniedziałek piąty mecz serii półfinałowej. Zrobiliście niesamowitą niespodziankę swoim kibicom. Rewelacyjnie dwa spotkania w Ostrowie. Jak myślisz, jak będzie wyglądał ten piąty mecz? Wiesz co, teraz mamy 2 dni przerwy. Musimy na pewno się szybko zregenerować. Musimy dużo odpoczywać. Później, że tak powiem, głowy troszeczkę, żeby nam ochłonęły. I po prostu wyjść, walczyć i zobaczyć. Jeżeli po prostu Bóg nam da, wygramy. Jeżeli zostawimy serducho i wszystko na parkiecie, przegramy, nikt nie będzie miał pretensji. Szymon, dziękuję ci jeszcze raz. Gratulacje. A my wracamy do Adama Romańskiego. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że uda nam się zdobyć rozmowę także z drużyną z Zielonej Góry. Ale w tym czasie poanalizujmy sobie statystyki z tego spotkania. 37% z Telmetu BC Zielona Góra w tym meczu. 8 trafionych trójek, to były 3 w czwartej kwarcie, kiedy decydowały się losy meczu. Nieprawdopodobnie mała liczba rzutów wolnych. Dzisiaj ani jeden, ani drugi zespół nie był w stanie postawić się na linii rzutów wolnych. Sędziowanie też na to pozwalało. 23 straty Ostrowian, też bardzo dużo. Indywidualni bohaterowie w poszczególnych rubrykach statystycznych. 11 asyst w tym spotkaniu miał Johnson, ale miał także 7 strat. On zdobył 11 punktów. Zbierał Dragiczewicz, asystował koszarek w drużynie Stelmetu BC Zielona Góra. I najlepsi strzelcy w tym spotkaniu, w którym strzelców nie było. King zdobył 14 punktów. Szewczyk był dzisiaj lepszy też niż 2 dni temu, 12 punktami. 12 punktów Wladimira Dragiczewicza. No i zabrakło tego najważniejszego trafienia w końcówce. Mieli szansę zielonogórzanie, ale nie dali rady tym razem. Co będzie za 2 dni, przekonamy się po 2 dniach przerwy, czyli za 3 dni w poniedziałek w hali CRS-u. Popatrzymy jeszcze na najlepsze akcje, ale to już jest historia, to już jest coś. Zespół Stali Ostrów tutaj we własnej hali wygrywa 4 mecze w play-off, żadnego spotkania. Jeszcze tutaj Ostrowianie nie przegrali. Zobaczymy, czy będą w stanie tutaj wrócić na finał, bo to przecież ciągle jest możliwe. Te 5 mecze, analizowaliśmy to wielokrotnie z Państwem, także w naszych zagadkach, w naszych różnych informacjach, których analizowaliśmy, kiedy to ostatni raz 5 mecz na wyjeździe wygrywał zespół w serii do 3 zwycięstw. No wiemy, że już w tym ćwierćfinale tak było, kiedy Anwil Włocławek przegrał u siebie z drużyną Czarnych Słupsk wcześniej. Także włocławianie przegrali 3 lata temu z Rosą Radom
także wcześniej jeszcze z Polpakiem w świecie, ale czy ten cud koszykarski, rzadko się zdarzający, będzie w stanie wykonać drużyna BM Slam Stali? Dowiemy się już w poniedziałek. Nasza transmisja oczywiście w Polsacie Sport od godziny 17.30. Dodatkowe emocje, zanim dojdzie do emocji w wielkim finale Polskiej Ligi Koszykówki. Nie udało nam się dostać do szatni drużyny z Zielonej Góry, która nie wychodzi z szatni, zdenerwowana być może po tym meczu, a więc posłuchajmy jeszcze rozmowy z innym bohaterem tego spotkania, Mateuszem Kostrzewskim. Ze mną Mateusz Kostrzewski. Mateusz, to był kolejny mecz w twoim wykonaniu, bardzo dobry, ale powiedz najpierw, chciałem się zapytać, skąd taki zastój, stąd taki przestój? To zmęczenie już bardzo odczuwacie po tych meczach? Chyba to właśnie zmęczenie trochę się wdarło w nasze szeregi. To było chyba bodajże 6 minut bez punktu. Robiliśmy dużo strat, ale wciąż była ta obrona, którą chcemy dalej kontynuować, więc jeżeli atak nie idzie, to obrona musi cały czas być. No właśnie, te kosze dzisiaj nie były aż takie przyjazne dla was. Jak w takim razie, jak uważasz, jak będzie wyglądał mecz poniedziałkowy w Zielonej Górze? Tam przecież po pierwszych dwóch spotkaniach ta skuteczność nie była najlepsza. No myślę, że ten kolejny mecz będzie ostatni, będzie najcięższy chyba dla obu drużyn, będzie dużo walki, każdy będzie chciał ten mecz wygrać, każdy da siebie ponad 100%. Myślę, że kto będzie miał więcej zimnej krwi, ten po prostu wyjdzie zwycięsko z tej serii. Okej, dziękuję ślicznie, jeszcze raz gratulacje, my jeszcze raz wracamy do Adama Rołańskiego. Dziękuję bardzo Tomkowi Jankowskiemu za te rozmowy. No szkoda, że żaden z zawodników z Telmetu się nie odważył stanąć przed kamerą dzisiaj po tym meczu. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się z nimi spotkać w dobrych nastrojach w poniedziałek, bo to będzie święto koszykówki. Bez względu na to, czy wygra drużyna z Telmetu BC Zielona Góra, czy wygra drużyna BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, to będzie coś znakomitego. Piąty mecz w półfinale Polskiej Ligi Koszykówki. Za chwilę podsumowanie, zaproszenie na nasze najbliższe mecze. Co tam pod szatnią, Tomku, się dzieje z Zielonogórską? Zamknięte było, cisza, spokój, relaks. No to popatrzmy, jak to wygląda. 2-2 w półfinale. Mieliśmy jeden mecz piąty w ćwierćfinałach. Będziemy mieli mecz piąty także w półfinale. Polski Cukier czeka na swojego rywala. Odpoczywa, regeneruje się i będzie miał, na pewno będziemy o tym dyskutować przed pierwszym finałem, będzie miał pewną przewagę. Półfinał, mecz piąty. Telmet BC Zielona Góra, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Poniedziałek, godzina 17.30. A finał rozpoczynamy od dwóch meczów. Albo w Zielonej Górze, albo w Ostrowie. W czwartek i w sobotę, zawsze od 17.20. z naszym studiem przedmeczowym, a grać będzie na pewno Polski Cukier. A kto jeszcze? To dowiemy się w poniedziałek. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Wielkie emocje tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, ale to jeszcze nie koniec półfinału, więc zapraszamy na więcej. Żegnamy się. Tomasz Jankowski. Adam Romański.